Life Hacking Podcast, czyli przewodnik po sposobach, metodach, technikach, skrótach i trikach rozwijania swojego umysłu dla każdego, kto potrzebuje skutecznych rozwiązań do osiągania swoich celów. Jeśli jesteś freelancerem lub przedsiębiorcą, prawnikiem, politykiem czy płatnym zabójcą, ten podcast jest dla Ciebie. Jestem Ludwik Siadlak i zapraszam Cię do dzisiejszej audycji. Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Life Hacking Podcast chcę Ci opowiedzieć o koncepcie, który może bardzo istotnie wpłynąć na Twój spokój, na to, w jaki sposób realizujesz swoje codzienne zadania, w jaki sposób układasz sobie wszystkie te rzeczy, a jednocześnie w jaki sposób odpoczywasz. Czyli jest to taki dosyć szeroki sposób, dosyć szeroki life hack, który jest bardzo, bardzo skuteczny, więc bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj na łamach tego podcastu Tobą z nim podzielić. Mam tutaj przykład samochodu, który myślę bardzo fajnie to obrazuje, ale zanim do przykładu tego samochodu, który możesz jeździć, który możesz posiadać, przejdziemy, to chcę Ci dać troszkę wstępu, troszkę kontekstu. Mianowicie, jeżeli miałaś okazję słuchać poprzednich odcinków tego podcastu i towarzyszyć mi w tej drodze budowania całego arsenału lifehacków, to wiesz o tym doskonale, czym jest ćwiczenie, które nazywam myśl odsiewnią, czyli w jaki sposób pozbyć się ze swojego umysłu, ze swoich myśli, wszystkich rzeczy, które gdzieś tam nam się kołaczą. Jest to ekstremalnie, ekstremalnie ważne ćwiczenie, dlatego że ja nawet w swojej pracy mentoringowej z klientami programu Train the Trainer zawsze zaczynamy właśnie od tego zadania, żeby po prostu wyrzucić wszystkie te rzeczy, które mamy w głowie, żeby móc faktycznie określić nasze cele i móc z nimi zacząć pracować. Natomiast takie wyrzucanie myśli z głowy, bo to zdaje się David Allen, twórca metodyki Get Things Done, GTD, powiedział, że umysł jest do wymyślania, a nie do pamiętania. I teraz, jeżeli patrzymy na wszystkie rzeczy, które mamy do zrobienia w ciągu dnia i myślimy, wpada nam jakiś pomysł, okej, to ja muszę zrobić to i wpada nam jakiś inny pomysł, to jeszcze muszę zrobić coś innego i staramy się zapamiętać te rzeczy, zawsze mówię, a to akurat zapamiętam, to akurat zapamiętam, to cały czas się gdzieś tam dociążamy i mamy tych rzeczy do zrobienia coraz więcej, prawda? Więc co w momencie, kiedy mielibyśmy przyzwyczajenie, kiedy mielibyśmy taki habit, taki zwyczaj, że w momencie, kiedy wpada nam jakakolwiek rzecz, od razu wrzucamy ją w jakiś konkretny system. Teraz jaki to jest system? Czy to jest to, że ty zawsze wszystko notujesz w konkretnym notesie, który masz gdzieś zawsze pod ręką? Czy to jest po prostu aplikacja w telefonie, którą masz tak skonfigurowaną, że masz widget na ekranie głównym, nawet przy zablokowanym telefonie możesz sobie nacisnąć i zacząć spisywać te rzeczy, tak jak ja mam to skonfigurowane, żeby nie musieć przechodzić przez proces odblokowywania telefonu, podawania kodu, czy nie wiem, odsłaniania maseczki, żeby móc się zalogować swoją twarzą i tak dalej, tylko natychmiast mogę od razu dodać jakiekolwiek zadanie, jak tylko ono mi przyjdzie do głowy, mogę to zadanie podyktować do zegarka i ono tam zawsze jest. I w momencie, kiedy masz taki system wypracowany, jeżeli wiesz o tym, że cokolwiek ci wpada do głowy, od razu to notujesz, to tą głowę cały czas masz czystszą. Cały czas masz tą głowę spokojniejszą, dlatego że wiesz o tym, że niczego nie musisz pamiętać, dlatego że wszystko jest zanotowane. I teraz tutaj jest jedna ekstremalnie ważna gwiazdka. Ta ekstremalnie ważna gwiazdka polega na tym, że ten system musi być perfekcyjny. On musi działać przez cały czas. On nie może być traktowany tak jak w wielu obszarach biznesu, w wielu obszarach życia. Możemy stosować podejście done is better than perfect, czyli ważne, że coś zrobiliśmy, to nie musi być perfekcyjne, idealne, ale ważne, że jest zrobione i to nas posuwa do przodu. Jest mnóstwo sytuacji, w której to jest najwłaściwsze podejście. Natomiast w tym konkretnym kontekście to może być bardzo kontrintuicyjne. Dlaczego? Dlatego, że możemy sobie powiedzieć, okej, dobra, fajnie, sobie zacznę notować, będę miał tą aplikację notatek, tam część rzeczy będę sobie, to co jest ważne, to ja sobie zapamiętam, ale te rzeczy, które chcę, żeby się gdzieś tam odkładały, żeby mi się nie kołatały w głowie, to sobie będę spisywać. No, otóż nie. Dlatego, że wyobraź sobie, jaką pewność daje ci twój samochód. Jeżeli masz samochód, który w 100% zawsze wiesz o tym, że możesz na nim polegać i wiesz, że w momencie, kiedy wyjdziesz z domu, kiedy otworzysz samochód, kiedy wsiądziesz do środka, kiedy naciśniesz przycisk start albo nie wiem, włożysz kluczyk i przekręcisz go w stacyjce, to ten silnik odpali i będziesz mogła jechać w swoją podróż. Jeżeli masz taką absolutną pewność, to daje ci spokój. Nie musisz się nad tym zastanawiać, tak? Jeżeli myślisz o tym, jak zawieźć dziecko do przedszkola, jak pojechać na zakupy, jak pojechać na wycieczkę, jak załatwiać wszystkie bardzo ważne sprawy,
to ten temat samochodu w ogóle nie istnieje w twojej przestrzeni, tak? Bo wiesz o tym, że masz absolutną pewność, że po prostu wsiądziesz, ten samochód zadziała i pojedziesz, tak? I o to właśnie chodzi w tym systemie. Dlatego, że jeżeli masz system, wyobraź sobie znowu, że masz samochód, który działa przez 90% czasu, 95% czasu, zawsze masz z tyłu głowy, czy tym razem ten samochód nie zadziała. Planujesz wyjazd, czy on zadziała, czy nie. Planujesz wyjście do filharmonii, teatru, opery, czegokolwiek, do kina, czy on zadziała, czy nie. I mimo tego, że działa przez 95% czasu, te 5% powoduje stres i powoduje to, że zaczynasz się zastanawiać, że ten temat zaczyna istnieć. I dokładnie tak samo jest z budowaniem systemu produktywności. Jeżeli wyrzucasz z głowy wszystkie rzeczy, to budując ten system musisz mieć absolutną pewność, że wyrzucasz z głowy wszystkie rzeczy, a nie tylko i wyłącznie część z nich, nawet jeżeli to będzie przytłaczająca część, jeżeli to będzie 90-95%, to nadal nie jest wszystko. A rzecz w tym, żeby wypracować sobie tego rodzaju podejście, tego rodzaju mindset, tego rodzaju przekonanie wewnętrzne, że cokolwiek by się nie działo, wszystkie myśli, które wpadają ci do głowy, są zrzucane właśnie do tego systemu. Dlatego, że tylko wtedy, kiedy zaczniesz przyzwyczajać się, oceniać ten swój system, kurczę, to ja tak naprawdę nie muszę o niczym pamiętać, bo jeżeli mam, nie wiem, radę rodziców, tak zawijam do tematów około przedszkolnych cały czas jako młody rodzic, mam radę rodziców, pyk, wpisuję sobie w swoją aplikację od razu z oznaczeniem daty, wiem, że ona wyląduje u mnie w kalendarzu, możemy to zacząć automatyzować, rozbudować i tak dalej, ale nawet jeśli nie mam tych automatyzacji, nawet jeżeli nie mam możliwości stworzenia takiego pełnego systemu od samego początku, to od czego mogę zacząć, to po prostu spisywać te rzeczy i robiąc sobie codzienny przegląd tych rzeczy na koniec dnia, czy w trakcie dnia, na początku następnego dnia, mogę porozrzucać je do konkretnych innych systemów, gdzie wiem o tym, że mam tematy, gdzie muszę zapłacić, mam tematy, gdzie muszę odpisać, mam tematy, gdzie muszę oddzwonić, mam tematy, gdzie muszę podjąć jakąś akcję, bądź mam fajne pomysły, które muszę sobie spisać do jakiegoś swojego notatnika na przyszłość, żeby teraz się nie zajmować, ale wiedzieć o tym, że ten fajny pomysł będzie na mnie czekał gdzieś kiedyś w przyszłości. Dlatego dzisiejszy lifehack jest bardzo podobny do twojego samochodu. Jeżeli masz pewność, że twój samochód zawsze odpali, ten temat nie istnieje, bo daje ci poczucie bezpieczeństwa i gwarancję tego, że będziesz mógł realizować swoje plany, swoje zadania, a nie zastanawiać się nad tym, czy samochód zadziała, czy nie. Tak samo możesz zbudować swój system produktywności, który da ci pewność i spokój, że wszystko znajduje się tam i dopiero stamtąd będziesz podejmować dalsze kroki, a nie obciążać sobie umysł tym, że jeszcze coś jest do załatwienia. Do tego cię bardzo gorąco zapraszam. Tyle ode mnie na dzisiaj. Słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. To był Lifehacking Podcast, czyli przewodnik po sposobach, metodach, technikach, skrótach i trikach rozwijania swojego umysłu dla każdego, kto potrzebuje skutecznych rozwiązań do osiągania swoich celów. Jestem Ludwik Siadlak i już teraz zapraszam Cię do kolejnej audycji. Odwiedź stronę lifehackingpodcast.pl, aby otrzymać krótkiego maila, kiedy pojawi się kolejny odcinek. Choć podcast serwowany jest wyłącznie w wersji audio, możesz zasubskrybować go również na YouTubie, gdzie prowadzę kanał Trenerskie Życie w Obrazkach, gdzie rozmawiamy o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Niezależnie od tego, którą formę wybierzesz, dzięki, do usłyszenia i cześć!